szefem biblioteki był dr Erwin Akerknecht, człowiek o bardzo wielu zawodowych twarzach. Dyrektor szacownej instytucji, ale także filozof, pisarz, pedagog i oczywiście bibliotekarz. I przede wszystkim wielki humanista, człowiek, który zreformował bibliotekarstwo tutaj w Szczecinie. W Książnicy Pomorskiej oczywiście książki można wypożyczać do domu, ale też czytać na miejscu. Ale jest pewna różnica pomiędzy tą biblioteką teraz, jak i tą, która była przed wojną. Wtedy w czytelni można było palić cygara. Ja najbardziej lubię w Książnicy Pomorskiej to, że zanim do niej wejdę, to wysiłek fizyczny zwiastuje wysiłek intelektualny, bo... Piękne, ogromne drzwi, wysokie i bardzo ciężkie. I okazała klamka, klamencja, klamczysko. Jakieś książki do poczytania? A można zobaczyć? Dziękujemy. Ja zapoznam się tak sobie tutaj na boku. Fajnie się czuję. No, gdyby Akerknecht zobaczył takie książki, oczywiście pogroziłby palcem, bo przez kilka lat przewodził oddziałowi do zwalczania literatury drukowej. Trafiłyby na bruk. Wieku na dworcu kolejowym także były automaty, ale różniły się zawartością. Był tutaj automat do sprzedaży czasopism i książek, wyprodukowany przez firmę w Berlinie według osobistych wskazówek doktora Erwina Akerknechta. Te dwa automaty obsługiwała znakomita księgarnia Leona Sonier, urodzonego w Berlinie, ale francuskiego pochodzenia. Takich automatów w Szczecinie było sztuk 8. Ta kopuła jest takim drugim słońcem w Szczecinie. Czasem tak lśni, że trzeba bardzo mrużyć oczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy moglibyśmy prosić o otworzenie furtki, co byśmy się mogli tak pozachwycać cerkwią? O! O, proszę. Ludzie oczywiście przychodzą tutaj z pobudek duchowych i tak też jest, kiedy ktoś chce zobaczyć dobry film. Dzisiaj cerkiew pod wezwaniem Świętego Mikołaja, a wcześniej, przed wojną, kino Urania, którego inicjatorem, także pomysłodawcą był nie kto inny jak Erwin Akerknecht. Come on, let's go! A teraz zachwyt. Nie byłaś? Zachwyt, słuchaj, piękny zachwyt. Proszę zabrać nasze drzwi, tak ze sobą, bo mamy na kilku stronach. Bizancjum w Szczecinie. Nie wiem, zacznę może od początku. Nasza cerkiew jest bardzo ciekawą cerkwią, a jeszcze bardziej ciekawym jest patron naszej świątyni, dlatego że jak większość mieszkańców naszego miasta nie wie, to już w XII wieku, a może nawet i wcześniej, istniał kościół przy ratuszu staromiejskim pod wezwaniem właśnie świętego Mikołaja. Każda cerkiew prawosławna składa się z trzech części, którą przed chwilą weszliśmy, czyli prytwor, przedsionek, część środkowa, gdzie stoją wierni. W tradycji często wschodniej kobiety zajmowały miejsce po prawej stronie, mężczyźni po lewej. I część oczywiście ołtarzowa, która jest oddzielona od części środkowej taką piękną ścianą z ikonami, która nazywa się ikonostas. Tutaj przychodził z pracy, z biblioteki dr Erwin Akerknecht. Odprowadzały go adorujące go młode bibliotekarki. Rozmowy na pewno były inteligentne,
roześmiane, no a potem do żony na obiad. To jest pierwszy adres Akerknechta, w pierwszych latach szczecińskich tu właśnie mieszkał. Potem drugim adresem była kamienica przy Alei Wyzwolenia, ale nie przetrwała ona wojny, dlatego właśnie ta kamienica jest częścią trasy tematycznej Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice.